Kochani, zróbmy sobie Aria Express, dobra? I Aria Express na temat... To będzie bezterminowe, bo to będzie na... To będą rady ostrzeżenia, takie rzeczy. Zobaczymy, co się pokaże. Czy się pokażą bardziej rzeczy związkowe, czy zawodowe. Ja wam to przeczytam tak bardziej, żebyście to mogli zastosować i tu, i tu. Ale nie będę robić podziału na miłość i na pracę. Tylko wam po prostu, no to słuchajcie, no każdy znak dostanie to, co ma dostać w danym momencie, no i tyle. I co chciałam powiedzieć? I zrobimy rady ostrzeżenia dla każdego znaku i może jeszcze po jednej karcie anielskiej dla każdego znaku, dobra? To będzie Aria Express. Bezterminowy, czyli wtedy, kiedy włączycie i obejrzycie, to jest na teraz, na ten moment, kiedy wy to oglądacie, kochani. Od bliźniąt, wszystkiego najlepszego bliźnięta z okazji urodzinek. Zaczynamy od was, od bliźniąt do byka, po kolei rady i ostrzeżenia dla każdego znaku. Karty anielskie też zrobimy. Bliźnięta, raczuliś, panienka, skorpionek, szczelczyku, koziorożec, baranku i byczu, lisiu, szaleńcze. A zobaczmy jeszcze, a tak dla jaj. Nie, żeby tam coś wyszło specjalnego, ale rady i ostrzeżenia dla nas wszystkich. Wiecie, co chodzi? Jaka rada. Jezusicko. Jaka rada. To jest ostrzeżenie? Oj, to ja nie chcę tego mówić, bo nie chcę, ale powiem, spokojnie, powiem, tylko na końcu powiem. Czyli wszyscy się wykruszą i ci tylko ci wytrwali, co zostaną do końca, to usłyszą przekaz dla wszystkich, czyli no nie dla świata, no ale tak w sensie w związku ze światem, wiecie, o co chodzi. Dobra, karty anielskie, czekajcie, gdzie ja mam te bliźnięta, tu mam bliźnięta. Karty anielskie dla każdego znaku. Bliźnięta. No nie, dobra, za dużo się odwróciło, to nie bierzemy. Raczulisio. Nie, Wagusia teraz jest Wagusia, chyba. Wodniczek, teraz rybki i baran lisiu oraz byczuliś. Interesujące, bardzo, bardzo. Dobra, łuczek herbatki. Bliźnięta. Bliźnięta. Rady i ostrzeżenia. Kurde. Dobra. Kochani, to może być na temat miłości, znajomości, rodziny, przyjaciół lub pracy. Ja to powiem ogólnie, ok? Przebolej przeszłość. Ale uważaj, bo to jak przylezie i się odezwie, to będzie ci się chciało z tym czymś gadać. A nie wiadomo, czy to jest dobry pomysł. To jest jedna wersja wydarzeń. Czyli no co, no nasza klasyczna sytuacja, w której ktoś kogoś zranił, odszedł, nie można przestać cierpieć, ktoś cały czas o kimś myśli, cały czas żyje przeszłością i jest pokazane,
jako ostrzeżenie, uważaj, żeby nie zacząć znowu, żeby się nie wdać w to znowu. Słuchajcie, dlaczego byście się wdali? Dlatego, że wam się wydaje, że to jest wasza jedyna szansa na miłość, albo dlatego, że po prostu macie cały czas uczucia, albo dlatego, że macie dziecko. Nie wiem, różne mogą być powody, ale to nie jest dobry pomysł, żeby się wdawać ponownie w tą relację. Słuchajcie, karta anielska mówi o różnicach religijnych lub kulturowych, co oznacza, że takim jeszcze jednym przekazem tutaj jest coś takiego, że na przykład wy nie możecie być razem lub nie mogliście, lub jakieś problemy były z powodów, jak się nazywa, że na przykład czyjaś rodzina przeszkadzała, stawała na drodze, czy coś takiego, że za duża różnica kultur lub religijna lub w podejściu do życia. Wy możecie być z tego samego miasta w Polsce, na przykład, ale z tak różnych backgrounds, no w sensie, nie wiem, rodzin czy pochodzenie tak różne i tak różne podejście do życia, że ni cholery nie można tej wspólnej ścieżki znaleźć. I to jest przeszkoda dla niektórych z was w każdym razie. A jeżeli to coś się dzieje w pracy, jakiś niedojrzały, ktoś komuś czegoś nie może, ktoś coś tu coś powiedział, tu się obraził, tu coś, o, zraniłeś moje uczucia czy coś takiego, albo przyjaźnie jakieś, też jest pokazane, że zwróćcie uwagę na to, że wy możecie mieć zupełnie różne podejście do pracy, życia, świata, nie wiadomo czego jeszcze. Wyście się mogli pokłócić o to, że każdy ma inne podejście do życia lub do świata. Albo rzeczywiście kulturowo, na przykład jedno jest z jakiejś tam, nie wiem, kolektywistycznej kultury azjatyckiej, drugie jest jakimś tam Europejczykiem czy coś takiego. I w pewnym momencie no, w pracy się nie dogadali albo w przyjaźni, bo tak naprawdę żyją w różnych światach cały czas, bo mają różne pochodzenie. Słuchajcie, uważajcie na takie rzeczy, bo to może być powodem tych nieporozumień. Ja bym do tej przeszłości, to mogą być emocje, a to może być człowiek, już nie wracała. Miśki raczuli się, rady, ostrzeżenia. No, jeżeli chodzi o rady, to macie bardzo podobne karty, karta anielska i karta, która jest radą. Jest pokazane, żeby się odstrzelić, w sensie zadbać o siebie i zrobić jakieś tam, nie wiem, makijaże, sukienki, szpilki, czy nie wiem, co tam chłopaki lubią, ale żeby wyjść do ludzi, ale z taką energią seksualną i z flirtem. I karta anielska mówi flirtuj, mówi o flircie. Otwórz się na nowych ludzi, poflirtuj. Jeżeli ktoś jest w jakiejś bardzo nudnej relacji i no, to nie są karty, które mówią zdradzaj, one mogą mówić, że to zadbaj o siebie, poczuj się kobietą czy poczuj się facetem. Jak gdzieś tam jakiś drobny flircik gdzieś tam się przydarzy na terenie pracy czy gdzieś tam, nie wiem gdzie, to jeszcze nie jest koniec świata, bo z tego nic nie musi wyjść. To jest niewinny flirt. W sensie, jak zobaczysz, że się podobasz, poczujesz się kobietą, czy poczujesz się facetem, to może i w twoim związku się trochę polepszy. To jest jedna wersja wydarzeń, ale nie wszyscy mają poważny związek. Niektórzy mają być może coś na kształt romansu i wtedy wy byście byli kochanką albo kochankiem. I jest pokazane, żeby jako ostrzeżenie, żeby zastanowić się, jak dużo, kurczę, i co musicie poświęcić w tej sytuacji. Zastanówcie się, czy wy za dużo nie poświęcacie, bo jeżeli ktoś czeka na to, że to się upoważni, że będzie jakiś poważniejszy związek z tego, a z tego cały czas nic nie ma, to jest pokazane, zastanów się, ile tracisz, czy ty za dużo nie tracisz, bo lata lecą, bo tego czy tamtego nie masz, bo nie poznajesz nowych ludzi, a za 10 lat będzie na przykład już trudniej poznać nowych ludzi, bo będziesz już w jakimś tam starszym wieku na przykład, nie? Podobnie jeżeli chodzi o pracę, jest pokazane, żebyście z taką motywacją, siłą i z taką, kurczę, jak to powiedzieć, z takim ogniem podeszli, z motywacją, z pasją. Jest pokazane, żeby z pasją podejść do życia i do pracy. Więc być może te karty coś takiego sugerują, żebyście odżyli, ale żebyście sami o to zadbali, żeby odżyć. To może być na terenie pracy, to może być na terenie związków. Ale ostrzeżenie jest takie, zobacz, czy za dużo nie poświęcasz. Ale również jest pokazane, że czasami trzeba iść na kompromisy. Tylko trzeba wiedzieć, czy taki kompromis, czy to jest dla mnie dobre. Czy ja mogę tu zostać w tej sytuacji, czy ja chcę czegoś więcej. To jest trochę na takiej, to może chodzić o pracę. Jak najbardziej może chodzić o pracę. Albo może chodzić o związki. Ci, którzy związku nie mają, albo którzy nie czują się kobietą lub mężczyzną, to jest pokazane, że trzeba trochę więcej tej seksualnej energii w sobie obudzić.
nie znaczy to, te karty nie mówią idź zdradzaj. One mówią, żeby się trochę tak, chciałam powiedzieć, oporządzić, ale to jest śmieszne słowo, żeby trochę o siebie zadbać. Że nie dbacie, Jezus Maria, jak ja się muszę kurna z każdego słowa tłumaczyć, żeby się ktoś nie obraził. Chodzi mi o to, żeby tą energię pasji i taką, takiego ognia i takiej motywacji do życia, do związków, do pracy, żeby w sobie to obudzić, żeby to, wiecie, pokazać, nie? I przejąć kontrolę nad swoim życiem, a zobaczyć, czy za dużo nie poświęcacie i ile jesteście w stanie poświęcić, żeby pozostać w tej sytuacji. Zwrócić uwagę na to. Miśki tyle, dobra, dobra. Dobrze zaplanuj jakąś podróż. Lwiaczku, misiaczku, ostrzeżenia, rady, ostrzeżenia, rada. Pomysł jakiś trzeba mieć i plan oraz trzeba zdobyć jakąś wiedzę. Czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o związki, czy to chodzi o podróże, bo tutaj jest karta podróży. Chodzi o to, że trzeba zdobyć wiedzę, mieć plan, mieć pomysł i mieć plan. I pomysł. Raczej chyba iść do przodu z czymś. Nie ma ostrzeżeń na podróż lub na pójście do przodu, lub na wyjazdy, lub na przeprowadzki pod warunkiem, że jest wiedza, plan i pomysł. Jeżeli by tego nie było, to wtedy byśmy mieli być może podróże lub przeprowadzki, lub jakieś pójście do przodu mielibyśmy jako ostrzeżenie. Ale tego ostrzeżenia nie ma pod warunkiem, że jest plan, pomysł i co to ja mówiłam, to trzecia? O jest, nie wiem, rozplanowanie, plan, pomysł. Dobra, tyle, jeju. Najpierw pokochaj siebie. Twój szacunek do samego siebie sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjny dla innych ludzi. Jest jeszcze jeden przekaz. Niektórzy muszą podjąć w końcu decyzję, żeby kogoś odciąć i ruszyć ze swoim życiem. Nie siedź w stagnacji, rusz ze swoim życiem. Wymyśl, jak się odciąć od przeszłości i idź do przodu. Czyli iść do przodu tak, jechać, przeprowadzać się, iść do przodu, ruszyć do przodu, ale dobrze to zaplanować lub odciąć przeszłość, jakichś ludzi czy coś takiego. Jest zapowiedź ruchu, więc niektórzy jadą gdzieś, a niektórzy zmieniają swoje życie. I dobrze, najpierw kochaj siebie, pokochaj siebie, szanuj siebie, kochaj siebie, czyli nie siedź też w jakiejś relacji, gdzie ktoś ci tego nie daje, tego szacunku, tej miłości. Dobra. Miśki, panna też ma podróż. Ciekawe, czemu lew i panna mają podróż. No ciekawe, czemu. Co prawda u mnie ta podróż dopiero za... Który jest dzisiaj? No w drugiej połowie czerwca w każdym razie. I to tak po 20 dopiero czerwca. Rady, jedź. Rada jest taka, jedź w podróż. Ostrzeżenie nie ma. Nie, dobra, ani lew, ani panna nie mają ostrzeżeń. Ja nie wiem. Prawdopodobnie, jeżeli zostanie podróż dobrze rozplanowana, to jest pokazane, tutaj jest szczęście, spotkania z rodziną, szczęście. No jeżeli ktoś ma problemy z rodziną lub z rodzinami, no to jest pokazane, żeby uważać, żeby zadbać o atmosferę rodzinną. No to jeżeli ktoś ma takie problemy, jeżeli ktoś nie ma takich problemów i jedzie rzeczywiście gdzieś do rodziny albo rodzinnie, lub nie ma żadnych wyjazdów, ale jest ruszenie do przodu ze swoim życiem w stronę spełnienia, może być zawodowe spełnienie, może być, ale w stronę spełnienia i w stronę szczęścia, to też jest pokazane, tak, jedź, ale jedź, musisz jechać, musisz ruszyć. Te karty też pokazują, że trzeba coś za plecami zostawić, żeby ruszyć. Nie siedź w stagnacji, jedź albo się przeprowadź, albo jedź, albo wyjedź, w sensie podróży, albo zmień swoje życie. I jedziemy wtedy w kierunku dziesiątki kielichów. Spełnienie, rodzina, szczęście, miłość, spełnienie w pracy, wszystko, czego moglibyście oczekiwać, o czym moglibyście zamarzyć. A karta anielska mówi ufaj. Ta sytuacja wymaga od ciebie zaufania. Ufaj. Zaufaj sobie, zaufaj wszechświatu, zaufaj, że jesteś w dobrym momencie swojego życia. Jezu. Dobra, lwiaczki i panienki, daliście czadu. Wagusiu. Wagusia, jeżeli jest w relacji z dziwnym człowiekiem, miśki, dobra, są dwa przekazy. Po pierwsze, jest pokazany Lovelace, senior być może.
Lovelace, który ma żonę, a naprawdę tylko patrzy, gdzie by tu coś nie bzyknąć. No dosłownie. No to kurde blade. Nie wiem, kto to robi. To jest jedna rzecz. Może być też ktoś, kto jest żoną Lovelace'a lub żoną bardzo agresywnego człowieka. Bardzo agresywnego człowieka. Nie wiem, kim wy jesteście w tej sytuacji. Jakby nie było, tkwienie z takim Lovelace'em, który gdzieś ma żonę, a z wami sobie romansuje, lub tkwienie w relacji, w której jesteście żoną, partnerką bardzo agresywnego człowieka, jest pokazane, że to jest przejaw braku miłości do samego siebie, braku szacunku, braku miłości do samego siebie. A karta anielska mówi, ale ty zasługujesz na miłość. Nie na Lovelace'a, nie na wrednego jakiegoś rozdartego agresora, tylko na miłość zasługuj. Czy ty masz tą miłość w swoim życiu? Te karty tutaj tak jakby no, zadają takie pytanie. Bo zasługujesz na miłość, a tutaj, gdzie tu jest miłość? Proszę mi pokazać na tym rysunku, gdzie tu jest miłość, proszę. No jak to jest Lovelace, no to gdzieś tam czymś macha, jakimś narzędziem. Wow, wielka miłość. No Jezusicku, no. Masakra. Nie. Może być też tak, że kobieta, która ma męża i dobry związek, jest pod wpływem jakiegoś singla Lovelace'a. Jakby nie było, jakbyśmy tego nie czytali. Ja mówię kobieta, mężczyzna, ale ci, co mają dwie kobiety, jak są dwóch mężczyzn. Miśki, wy to tak zrozumcie, jak wam pasuje do waszego życia. W każdym razie, jedna osoba jest gotowa do związku lub jest w związku. I jest pokazane, że chce jakiegoś rozwoju, a druga osoba jest albo Lovelace'em, albo agresywnym, podłym człowiekiem. O człowiekiem, któremu nie można ufać w ogóle, nie wiadomo, co on zrobi. Uważać, żeby nie zajść w ciążę z Lovelace'em, to nie wiem do kogo, może do nikogo. Zasługujesz na miłość, karta anielska dla Wagusi. Skorpionu, rady oszczerzenia. Nie wiem, jakie to zastrzeżenie. Chyba nie macie oszczerzenia za bardzo tutaj. Jest pokazane, żeby iść do przodu, żeby podjąć decyzję, żeby komunikować się bardzo jasno. To może chodzić o pracę. Wy tu macie dużo pracy pokazanej. Niektórzy idą w stronę umocnienia związku, w stronę ślubu, w stronę stabilizacji, albo w pracy w stronę stabilizacji. Jeszcze większa stabilizacja. Jest pokazane, jeżeli tu będzie, po pierwsze, odcięcie jakiejś przeszłości, która jest niekorzystna. Po drugie, dobra komunikacja i jasno stawiana sprawa. Wiecie, niektórzy muszą na ostrzu noża coś postawić. Na przykład do męża, żony, partnera, partnerki coś powiedzieć. Słuchaj, albo w te, albo we w te. Jest pokazane, że jest możliwa jeszcze większa stabilizacja, jeszcze lepszy związek albo rozwój zawodowy, ale pod warunkiem, że odcinamy jakąś przeszłość, zostawiamy coś za plecami, nie wracamy tam już, idziemy jak burza do przodu, ale przy tym ważna jest bardzo konkretna. Niekoniecznie miła taka, że ojej, kochałam, coś tam, tylko taka konkretna. Słuchaj, w tę albo w tą, albo w tą. Na ostrzu noża. Ja ci tutaj mówię, ja ci tutaj daję ultimatum. Co ty chcesz, człowieku? Ja chcę to. Ty też co chcesz? Nie? No to pa. I wtedy odcinamy, nie? To może chodzić o pracę, o przyjaźń, to nie musi chodzić o związki. Ale konkretna ta, jak się nazywa? O Jezu, co ja powiedziałam przed chwilą? Komunikacja, Jezusicku. Konkretna komunikacja, sprawy stawiane na ostrzu noża. Nie chodzi mi, żeby wymagać, zmień się, tylko chodzi mi o to, żeby powiedzieć, jak ty widzisz swoją przyszłość czy naszą przyszłość. Jak ty to widzisz? Okej, tak widzisz. Ja widzę inaczej. No to pa. O to mi chodzi. Żeby wiedzieć, na czym się stoi i tyle. I wtedy idziemy jak najbardziej w kierunku jeszcze większej stabilizacji. Chodzi też być może o pracę lub pieniądze. Bardzo dobre karty. Bezpiecznie jest kochać. Otwórz swoje serce, aby dawać i otrzymywać miłość. Karta anielska Miśki. No to wiadomo, o co chodzi. Nie bać się miłości, nie bać się, nie tkwić w dziwnych związkach, nie bać się zakochać, jeżeli ktoś jest singlem i boi się iść na randkę. No to jest pokazane, żeby się nie bać. Dobra, to był Skorpion. Szczelczyk, dobrze to patrzę, bo mi się tutaj te karty tak poukładały. To jest tak, teraz strzelczyk. Uuu, szczelczyku, przestań być szczelczykiem. O Jezusicku! Głupią decyzję podejmę. Od razu, dobra, od razu mówię. Od razu mówię. Jeżeli do tego dojdzie, bo jeszcze rozumiem, że nie doszło, podejmiecie głupią
decyzję. Zdrady, przygodnego, dziwnego seksiku, z którego nic nie będzie i będziecie potem żałować. Wejścia w jakieś trójkąty z kimś, kto ma już żonę, męża, czy jakieś tam coś innego. Albo na terenie pracy jest pokazane pośpiech, od razu mówię, złe decyzje. Pośpiech, złe decyzje. Brak równowagi emocjonalnej. Cholerna niecierpliwość i typowy negatywny strzelczyk. Jeżeli nie macie takiej cechy w sobie, to być może to w ogóle nie jest dla Was przekaz. Nie przejmować się tym. Jest pokazana negatywna cecha strzelca. Ta, która strzelczyka popycha do zdrady, popycha do jakichś dziwnych, czasami, powiem szczerze, niezbyt rozsądnych romansów. To, słuchajcie, romansować to też trzeba z głową. Naprawdę, to nie jest tak, że jak jesteś fajny, dobra, chodźmy do łóżka, wow. Bo potem można się przejechać na różne sposoby. Już nie będę wymieniać na jakie, ale tych sposobów trochę jest, na które się można przejechać na czymś takim. To się chyba jeszcze nie stało. Dobrze byłoby, żeby się nie stało, szczelczyku. Dobrze by było, żeby się to nie stało. Zdrada, dziwny romans, krótkotrwały, niezadowalający, trójkąty, powroty, o Jezu, do kogo? Co to? Nie, idźcie mi z tym. Nie dawać kolejnej szansy osobie, która wraca. Nie, 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 to nie. Jeżeli Wy nie macie czegoś takiego, ale podejrzewacie Waszego partnera o takie zachowanie bardzo, bardzo niestabilne, no to uważać na to. Jeżeli Was ktoś zdradzi, oszuka lub źle potraktuje, zerwie romans, potem będzie chciał wracać, jest pokazane, zastanów się, czy tu warto dawać jeszcze kolejną szansę. Miśki, Wasza karta anielska pokazuje, uwolnij się od eksa. Nadeszła pora, aby oczyścić swoją energię. Wracacz, eks, że też ja tego najpierw nie powiedziałam. Pierwsze co, to skojarzyło mi się, że zrobicie coś w pośpiechu, nieprzemyślanego, to mogą być zdrady, to mogą być dziwne romanse, ale że też ja nie powiedziałam najpierw o powrocie do kogoś, a to jest przecież moja karta powrotu. Dziwny romans, powroty, jest karta niedawania drugiej szansy, ostrzeżenie przed daniem komuś kolejnej szansy. I karta anielska, uwolni się od eksa. Jeżeli to nie jest w związkach, to mogą być przyjaźnie lub jakieś dziwne sytuacje zawodowe, które trzeba, dobrze byłoby już to zostawić za plecami. Uważać na brak cierpliwości lub nieprzemyślane i niezrównoważone zachowania lub decyzje. To się nie musi stać. Szczelczyk tylko musi mieć świadomość, że niestety w najbliższym czasie, od momentu, kiedy to słyszycie, wy to możecie w różnym czasie słyszeć, możecie być narażeni na taką energię, bo akurat silniej coś na Was wpływa, coś co fiurga, nie wiem co. Co nie znaczy? Nie znaczy to, że to musicie zrobić. Kochani, nic nie jest zdeterminowane. Są pewne rzeczy, które się prawdopodobnie wydarzą, prawdopodobnie. Jak na przykład to, że do kogoś ktoś wróci, ale ten ktoś też w ostatniej chwili może zmienić zdanie, prawda? Wy macie uważać na tego typu energię. Miśki, Wy jesteście kim? Wy jesteście koziorożcu lisiem rady, ostrzeż... Aha! Dobra. Albo wracacie do kogoś, kto na to nie zasługuje, albo byłaby szansa naprawienia, gdyby ktoś nie był gówniarzem. To tyle. To w sumie tyle. Więc, słuchajcie, mamy pokazane karty naprawiania i powrotu. To wcale nie znaczy, że to są dobre karty. Dlaczego? Dlatego, że mamy również pokazane jako radę, żeby nie robić czegoś głupiego lub, słuchajcie, może jeszcze chodzić o dziecko. Dziecko, które byłoby bardzo wkurzone, ale nie wiem na kogo i o co. Ale jakieś dziecko tutaj też jest pokazane. Natomiast tu są tak naprawdę dwie historie. W zależności od tego, czy Wy jesteście gówniarzem, czy Wy byście, za przeproszeniem, czy Wy byście wracali do gówniarza. Za przeproszeniem, ma się rozumieć. Więc jeżeli jest tutaj rzeczywiście szansa na jakąś poważną relację i na naprawę i te karty powrotu i naprawiania, no to jest w ostrzeżeniu, cholera. Rada jest taka, nie rób tego, a ostrzeżenie przed powrotem i przed pojednaniem się, więc...
Ja muszę powiedzieć, że tu jest bardzo silny przekaz, żeby się z kimś nie pojednywać, nie wracać, nie słuchać i uważać na jakiegoś niestabilnego, zdradzającego, lovelasowatego, zupełnie niepoważnego, niedojrzałego człowieka. Ale jeżeli jakimś cudem dziwnym koziorożec byłby niedojrzały, obrażalski, narcystyczny i nie wiadomo co, i inny znak tego słucha, to wtedy być może dla koziorożca jest pokazane, żeby uważać. Nie, no też nie. Jest, nie pasuje mi to. Nie pasuje mi to, żeby wam z czystym sercem powiedzieć: wracaj, buduj. Bo ja mam pokazaną radę: nie rób tego, lub uważaj na gówniarza. No chyba, że uważaj na gówniarza w sobie. Uważaj na swoje obrażalstwo, bo nie naprawisz wtedy dobrego związku. Jeżeli tak i macie świadomość, że wasze jakieś głupie, niedojrzałe podejście mogłoby wam stanąć na drodze do naprawiania dobrego związku, świadomie wy wiecie, że to jest dobry związek, to wtedy może trzeba uważać na to w sobie, na tą cechę w sobie, ale ja mam tu strasznie silny przekaz taki, że to coś, co do was wraca, to jest gówniarstwo. A wy macie uważać na pojednanie z nimi. Uważać macie na to, żeby się może z nimi jednak nie godzić. Aj. Kochani, trochę dwa przekazy i trochę musicie tutaj sami wiedzieć, czy macie do czynienia z łajzunią, czy macie łajzunię w sobie, która wam tutaj stanie na drodze do naprawiania czegoś, co jest tak naprawdę dobre. Ja mam nadzieję, że wy wiecie, w której grupie jesteście, bo to są naprawdę takie przekazy, to jest dosyć ważny przekaz dla kogoś, żeby tego na przykład, no czegoś tutaj nie zrobić, co jest głupie. Dobra. Wodniczulisiu, rada podejmij decyzję, ostrzeżenie przed ludźmi, przed trójkątem, podejmij decyzję, ostrzeżenie przed trójkątem, podejmij decyzję pomiędzy dwiema osobami, proste. Ale jednocześnie miej otwarty umysł, twoja bratnia dusza może być inna niż ci się wydaje. Słuchajcie, wy możecie mieć dwie osoby i jedna jest bratnią duszą, pani Ewo, ale na przykład w ogóle nie daje nic poważnego, a wam się wydaje, że to jest bratnia dusza, bo jest cholernie dużo ognia. Jest pokazane, podejmij decyzję, uważaj na trójkąty i jest pokazane, że twoja bratnia dusza może być inna niż ci się wydaje, czyli może to być inna osoba. Ta druga osoba może być bardziej bratnią duszą lub ta prawdziwa bratnia dusza, o której myślicie, że jest, może nie być warta tego, żeby z nimi się związać. Podejmij decyzję, uważaj na trójkąty, ale również uważaj na ludzi, uważaj na imprezy, uważaj na alkohol, uważaj na zabawę. Ale jednocześnie ja mam wrażenie, że jeżeli podejmiecie decyzję, to wam nic nie grozi. To wam wtedy grozi radość, no to w cudzysłowie grozi. Jeżeli podejmiecie dobrą decyzję, to wam nic nie grozi. To jest tak, jak mówiłam wcześniej do bodajże do lwa i do panny. Mówiłam, że jeżeli coś będzie zrobione, to tu się nic nie stanie. Nie ma ostrzeżenia żadnego, ale jest jeżeli. U was to jeżeli to jest podjęcie decyzji, podejmij już tą decyzję. I wtedy będziesz się czuć, będziesz przepełniony radością, będziesz się dobrze czuć. Być może jest to pojednanie z kimś, ale jest też pokazany wybór, który musi zaistnieć. Ale mieć otwarty umysł, bo bratnia dusza może być inna niż ci się wydaje. No to tak to wygląda. No ciekawe, miśki. No nie wiem, jakąś decyzję podejmijcie. Rybeczki. Rada. Oszczerzenie przed... Wiecie, przed czym macie ostrzeżenie? Żeby za dużo, żeby nie wydawać bez pomyślunku pieniędzy. Bez pomyślunku. W sensie nie szastać. Macie ostrzeżenie, żeby nie szastać. Macie również pokazane, że musicie odpuścić coś, kogoś. Co ciekawe, karta anielska mówi: uwolnij się. Nadeszła pora, aby przejąć kontrolę nad swoim życiem. A rada to jest przejęcie kontroli nad swoim życiem. To jest przeciekawe. Decyzje, rozsądek, kontrola, odcinanie ludzi, którzy wam nie służą, podejmowanie ważnych decyzji, no to powiedziałam decyzje, odpuścić coś, uważać na utratę pieniędzy, na nierozsądek, ale znowu, jeżeli zrobicie to i będziecie rozsądni, to chyba wam wtedy ta utrata nie grozi. Uważać na to, żeby coś nie przeciekło też, to może chodzić o to, żebyście czegoś komuś nie powiedzieli, albo żeby w pracy jakiegoś sekretu komuś nie powiedzieć, żeby coś nie wyciekło. Nie wiem, co to może, to mogą być dokumenty ważne. Ale jednocześnie, jeżeli będziecie się trzymać rozsądku i takiego
Byście mieli takie chłodne, decyzyjne podejście do spraw, do związków czy do pracy, to wtedy jest pokazane, że to się nic nie powinno stać. Co najwyżej pozbędziecie się czegoś, czego się za bardzo kurczowo trzymaliście. A karta anielska mówi: uwolnij się. No więc to ma sens. To wszystko tak jakby się trochę tutaj łączy. Podejmij decyzję, zobacz rozumem tą sytuację. Nie trzymaj się kurczowo. Uważaj, żeby coś nie wyciekło, nie przeciekło, żeby nie było jakichś przecieków. Mówię, jakieś tajne dokumenty być może, czy coś. Ja nie wiem, gdzie pracujecie, ale uważajcie. Jednocześnie w tych dwóch kartach uwolnij się. Uwolnij się. Nie trzymaj się kurczowo, uwolnij się. Ciekawe. No. No ja nie wiem, co macie, no to wy wiecie, co macie. Baranku. Cholera. Wy macie podobny przekaz do koziorożca. To był koziorożec? To był koziorożec. Bo znowu jest pokazane, że albo ktoś czeka i ma nadzieję, i macie uważać na złudną nadzieję i czekacie, że ktoś wróci, albo że się uda coś naprawić. A z drugiej strony jest część z was, która nie powinna czegoś kończyć i odzyskacie nadzieję, jeżeli nie zakończycie czegoś. Widzicie? Kurde. Miśki, dobra, będziecie musieli zobaczyć na to, jak bardzo wy ucierpieliście w tej sytuacji. I jak wyglądają wasze emocje w tym momencie. Bo jeżeli wy zostaliście cholernie zranieni, i cały czas nie możecie się pogodzić z jakąś stratą. Wy możecie być singlem i się nie możecie pogodzić z jakąś stratą. To jest pokazane, że jeżeli my nie zamkniemy jakiejś przeszłości, czegoś, co nas zraniło, jest pokazane, że coś jest niezamknięte, czegoś, co nas zraniło, nie zamkniemy tego, to nie bardzo, kurczę, nie bardzo jest pokazana nadzieja na to, że jakoś w najbliższym czasie jakieś nie wiadomo jakie wały przyjdą, bo jest żal i dużo emocji, zranienie jest pokazane. I wtedy nie mamy, mamy pokazane, uważaj na swoją przyszłość, bo twoja przyszłość jest budowana na tym, co ty czujesz dzisiaj. To, co my czujemy dzisiaj, to na tym będzie bazować nasza przyszłość. Więc jeżeli my się skupiamy na tym, że ktoś nas zranił, że gdzieś tam coś w przeszłości, że tylko na to zasługuje, albo w ogóle na nic nie zasługuje, albo w ogóle nigdzie nie ma miłości, nie wiem, cokolwiek, no to to tak trochę wygląda, no to uważaj na swoją przyszłość. Dlatego, że twoja przyszłość zaczyna się dzisiaj. Dzisiaj, to jak się dzisiaj czujesz, to będzie jakby kreowało twoją przyszłość. Dlatego tu jest takie ostrzeżenie, ale ja mam wrażenie, że niektórzy być może mają złudną nadzieję, że ktoś wróci. Coś, co się powinno zakończyć, że ktoś ma złudną nadzieję. Ale jednocześnie jest pokazane, że gdzieś, i to, no mówię, będziecie musieli zobaczyć, czy wy bardzo cierpicie, czy wy jesteście w stanie coś wybaczyć i odpuścić i budować coś od nowa. Bo jeżeli jesteście w stanie czegoś nie kończyć i budować na nowo, naprawiać, no to wtedy to ma sens, żeby pracować nad swoim związkiem. Wtedy danie szansy temu związkowi i praca nad tym związkiem ma sens. Tylko wy musicie pamiętać jedną rzecz, dlatego, że tutaj jest jeszcze drugi przekaz. I ten drugi przekaz mówi nam to, co ja wam zawsze mówię, jak mamy tą ósemkę monet odwróconą, jeżeli chodzi o związki. Że nie da się pracować nad związkiem, jeżeli tylko jedna strona pracuje nad związkiem. Dlatego wy musicie uważać, żeby nie było tak, że tylko wy pracujecie nad związkiem czy nad relacją, a druga strona nic od siebie nie daje. Bo jeżeli tak by było, to jest pokazane, no to w takim razie może się trzeba zastanowić. Na pewno przekaz jest taki, że coś jest niezamknięte i to, że to jest niezamknięte, wpływa na waszą przyszłość. Więc musimy się zastanowić, czy ja jestem w stanie to zamknąć i zostawić za plecami i kreować sobie nowe życie, czy ja chcę wrócić do tej przeszłości, bo jeżeli chcę wrócić do tej przeszłości, to dobrze, pracować nad tym związkiem, ale tylko wtedy, kiedy obie strony pracują nad tym związkiem. W przeciwnym razie to nie ma sensu. I wtedy jest pokazane, trzymamy się bólu, żalu, pracujemy, pracujemy, staramy się, druga strona się nie stara, to my mamy jeszcze więcej żalu. I co my kreujemy na przyszłość? Kochani, ktoś myśli o wyjeździe za granicę.
Zastanówcie się i wiecie, co macie pokazane? Macie pokazane, że macie uważać na swoją przyszłość. I zastanówcie się, czy za granicą na pewno ta przyszłość będzie świetlana. Co wy tam będziecie robić? Czy znacie język? Jeżeli tak, jeżeli możecie mieć pracę, albo już macie pracę i wiecie, że się świetnie utrzymacie i nie jedziecie tylko dlatego, że on, ona tam jest, tylko jedziecie dlatego, że chcecie pojechać do tego kraju, chcecie tam pracować, wiecie, że dacie radę się tam sami utrzymać niezależnie, to wtedy możecie takie decyzje podejmować. Ale jeżeli to jest takie jakieś wymyślone, jest pokazane, uważaj na to, co sobie kreujesz. Uważaj na swoją przyszłość. Pomyśl o tej przyszłości, ale uważaj, dlatego że tutaj może być jakiś problem z tym wyjazdem zagranicznym. O Jezus, wszystko dobra. Się ogadałam i dalej nie wiem, czy wy wiecie, co ja próbowałam powiedzieć, ale no, niektóre znaki to mają takie właśnie przekazy, że ja w ogóle nie wiem, co ja mówię i do kogo. Miśki, dobra, dobra. Wyczulisz. Rada iść na terapię, uważać na niezasługiwanie na miłość, czy poczucie niezasługiwania na miłość i na lęk przed miłością i na niskie poczucie własnej wartości. Co to ma być? Albo posłuchać panny, albo iść w stronę jakiejś panny, albo iść na jakąś terapię. Jeżeli to nie jest terapia ani panna i nie znacie ani terapii, ani panny, znaczy panny nie znacie, a terapia wam nie w głowie, bo nie chcecie, czy coś, no nikt was nie będzie zmuszał. Niektórzy może powinni, ale ta karta tego pustelnika może mówić o tym, że wy musicie troszeczkę się zanurzyć w głąb siebie. Dlatego, że albo próbujecie coś zacząć z kimś, kto nic wam nie proponuje w ogóle, albo macie jakieś niedowartościowanie wewnętrzne, czyli zwracacie uwagę tylko na ludzi, którzy was ranią, albo macie poczucie, że miłość nie ma sensu, albo że kurde, wracamy byki do tego, co było już dawno, dawno temu, w zeszłym roku chyba, co ja do was mówiłam. No to wracamy do tej energii. Dlaczego? Dlaczego byk musi mieć taką energię? Co to jest? Słuchajcie, naprawdę, błagam, jeżeli wy macie poczucie niezasługiwania, poczucie zranienia i bardzo trudną przeszłość i nic wam nie wychodzi i ciągle przyciągacie ludzi, którzy pogłębiają w was jeszcze to poczucie beznadziei, to zastanówcie się nad terapią, naprawdę. Słuchajcie, to nie ma nic złego w tym, żeby coś takiego zrobić. Zastanówcie się chociaż. Niektórzy myślą o pannie i chcą coś zrobić z panną. To może być wasza bratnia dusza, zwłaszcza, że byk i panna, no miśki, no umówmy się, no pasuje jak cholera energetycznie, no będziecie się przyciągać, ale ja nie wiem, czy to się może rozpocząć, bo jest pokazane, uważaj na coś, co się nie może rozpocząć, uważaj na coś, co nie ma racji bytu, uważaj na coś, co sobie tylko wymyślasz, ale karta anielska jest taka, żeby przyzwać swoją bratnią duszę. Twoje modlitwy, afirmacje i wizualizacja pomogą wam być razem. Jeżeli połączymy te modlitwy, afirmacje i wizualizacje z naszą kartą pustelnika, być może wzywa was to rzeczywiście do medytowania. Tylko, miśki, błagam, nie róbcie medytacji na bratnią duszę z imieniem i nazwiskiem lub zdjęciem przed oczami, w sensie twarzy, osoby, która wam się podoba, bo to nie jest wizualizacja pozytywna, to nie jest dobra medytacja, to jest manipulacja energetyczna wbrew woli tej osoby, którą wy macie w głowie. Nie wolno takiego czegoś robić, bo wy się wtedy jeszcze bardziej uzależniacie energetycznie od energii tej osoby. Wy sobie medytujecie, sobie medytujecie, że tylko to jest moja bratnia dusza, tylko to. I wy się w tym momencie odcinacie od wszystkiego innego. A ta osoba i tak może nie przyjść, bo to jest wbrew jej woli. Nie wolno takiego czegoś robić. Wy macie medytować, jeżeli chcecie to zrobić, na temat bratniej duszy, na temat wielkiej miłości, na temat zasługiwania na miłość. Miśki, u mnie na kanale są na ten temat medytacje. Jeżeli chodzi o otwieranie się na miłość, o zasługiwanie na miłość, o miłość do samego siebie i o przyciągnięcie bratniej duszy. Obczajkę proszę zrobić. Być może te karty was do medytacji właśnie wzywają. Dobra. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, to uwaga. Rada przyjrzeć się bardzo dokładnie i rozważnie oceniać najbliższe rozwój wypadków, czy rozwój sytuacji na świecie, w Europie, w waszym kraju, państwie, nie wiem, gdzie tam jesteście,
ale przyjrzyjcie się krytycznie. Jest pokazane, bądź dobrze obserwuj, ale to nie jest obserwacja. Słuchajcie, pani, to nie jest karta, która mówi włącz telewizor i wybierz sobie jeden kanał, no bo na pewno jeden ma słuszne wiadomości, a drugi ma niesłuszne wiadomości, prawda? No bo w takim świecie żyjemy, że to jest albo, albo. Nie ma nigdzie słusznych wiadomości, chyba że macie jakieś internetowe źródła niezależne. A i tu wszystko bym przez swoje własne rozumowe tutaj i intuicyjne rzeczy przepuszczała. No bo musicie wziąć pod uwagę, że czasami ktoś nie wie, o czym mówi. Nawet jeżeli ma dobre intencje, może nie wie, o czym mówi. A niektóre media, zwłaszcza te główne, no to nie mają w ogóle dobrych intencji. Dlatego wy uważajcie, jest pokazane jako rada dla nas wszystkich, żeby się dobrze przyjrzeć. I niestety, kochani, jest ostrzeżenie. Ja nie wiem, jak ja to mam powiedzieć. Powiem wam tak. Cholera. Nie chciałabym tego za bardzo wprost powiedzieć, a chciałabym, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Ostrzeżenie jest przed tym, że zostanie nam odebrany wybór. My już nie mamy wyboru w wielu tam jakichś sytuacjach, bośmy go oddali, prawda? W imię nie wiadomo tak naprawdę czego, no. Ale możemy oddać jeszcze więcej. I wtedy już w ogóle nie będzie wyboru. To jest tak, że my jakbyśmy na przykład... Ja wam podam przykład. Ja mam nadzieję, że wy będziecie wiedzieli mniej więcej, o czym ja mówię. Dajmy na to, że na przykład ktoś z nas by zachorował na jakąś tam chorobę, która no, według głównego nurtu jakiegoś tam w instytucji, która tutaj, prawda, pomaga wyzdrowieć, jest leczona tak, a nie inaczej. A ja na przykład powiem, a ja przeczytałam książkę, czy nawet właściwie 100 książek i również 150 kanałów na YouTubie oglądałam, gdzie ludzie mieli tą samą chorobę, a wyleczyli się tak. Nie, tak nie możesz się leczyć. Nie możesz iść tą drogą, nie masz takiego prawa. My ci powiemy, co jest dla ciebie dobre i ty masz to zrobić, co my ci nakażemy. Tyle. Nic więcej nie mówię, kochani, bo powiem szczerze, nie chcę już bardziej. Wydaje mi się, że to głównie chodzi... Ja nie mam kart finansowych. Wydaje mi się, że tu nie chodzi tyle o krach ekonomiczny, który i tak wiemy, że nadchodzi, że już właściwie nadszedł, bo wiecie, co się dzieje. I nie, kochani, nie tylko w Polsce. Jeżeli wam się wydaje, że tylko w Polsce płacicie 8 zł za benzynę, a wszędzie indziej jest za 1 euro, to się grubo mylicie. Nie. No, powiem wam, rząd polski ma ogromne macki, skoro w Irlandii benzyna kosztuje 2 euro z ich powodu. Dlatego tutaj mówię, otwórzcie oczy. Nie bronię żadnego rządu. Nie myślę, że ja tutaj powiedziałam coś pozytywnego na temat obecnego rządu polskiego. Ja tylko chciałabym, żebyśmy wszyscy otworzyli oczy i zobaczyli, co się tak naprawdę dzieje na tym świecie, bo niedługo my nie będziemy mieli już żadnego wyboru. I ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o fałszywą pomoc. Fałszywa pomoc i raczej chodzi mi, ja tak to widzę, że tu w tym przekazie na dzisiaj bardziej chodzi o sprawy ciała niż pieniędzy. To jest połączone, my wiemy jak, ale że bardziej chodzi o zdrowie. Dobra, już powiem to słowo, mam nadzieję, że to nie jest jakieś złe słowo, żeby mówić takie coś. No bo wiecie, te tam jakieś tam wyłapują. Tyle, nic więcej nie mówię. Dobra. Ja uważam, że każdy powinien mieć własny wybór. Więc jeżeli chcecie mieć wybór, to dobrze byłoby zwrócić uwagę na to, co się teraz dzieje, albo co się będzie działo. Powiem szczerze, mam nadzieję, że to, co powiedziałam, to jest jedna wielka bzdura. Mam taką nadzieję. Ja nie chcę, żeby się to stało. Miśki, tyle. Tyle, bo tak, widzicie, tak negatywnie skończyłam. A nie chciałam tak negatywnie skończyć. No, żem se to zostawiła na koniec, no i tak to wygląda. Kochani, pamiętajcie, to są rady i ostrzeżenia na teraz, w momencie, kiedy wy tego słuchacie. Pewne rzeczy, jeżeli zostaną zrobione lub nie zostaną zrobione, w zależności co tam macie, to może być coś uniknięte, to co na przykład w ostrzeżeniach jest, prawda? Także spokojnie. Tutaj jest to jak najbardziej do ogarnięcia. Misiaczki, widzimy się na tygodniówce. Nie wiem, kiedy się jeszcze widzimy, bo ja muszę zacząć ogarniać, słuchajcie, jajka. Ja muszę zacząć ogarniać czytania lipcowe. No, przedwcześnie, dlatego że potem nie zdążę ich. Ja w Polsce ich w życiu nie nagram. Normalnie bym nagrywała dopiero po którymś tam, jakimś po 15 czy po 20, ale nie, to nie tym razem. Także będę miała trochę roboty, więc ja nie wiem, czy Bóg wie, ile rzeczy się będzie teraz pojawiało, bo ja muszę wszystko zrobić, zanim wyjadę, żeby potem w miarę możliwości przynajmniej trochę odpocząć na tym urlopie. Miśki, tyle!
Trzymajcie się, pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. A na razie buziaczki. Pozdrowionka. No i pa, pa.